Kaczyński! A czego ten Kaczyński tak siedzi długo? Właśnie, i po prostu mówi, że emeryci, żeby szli szybko na emeryturę, a dlaczego on nie idzie? Nie ma rodziny, nie ma dzieci, nie ma nic i mało i niszczy polski naród. Pani Misi, po co to robi? Mógłby sobie odpuścić... No właśnie, żyło mi się bardzo dobrze Zagierka. Zagierka najlepiej było. Jaki powód? Przecież po co kupić? Było i co kupić. Jak sobie rząd radzi? Szczerze, bardzo źle. Jaki powód? Ma pani 13, 14, 500 plus jest. Nie chciałabym 14, 15 tylko... według tej inflacji podniesioną emeryturę. Czyli co miesiąc? 200 zł. Tak jest. Czy zauważyła pani drożyznę i przez kogo ta drożyzna? O Boże. To zdrożało. A wszystko? Przez kogo? Ludzie nam mówią, że wojna wina. A skąd wojna? Nie wierzę wojny. To czyja wina? Czyja wina? Rządu. No, to jest zadowolona. A 500 plus dla kogo? Dajemy. To znaczy 500 plus to powinien dostać rodzic. Na wychowanie własnego dziecka. A teraz kto dostaje? To jest tylko... No, nie będę... Na przykład ci, co nie szukają pracy, powinni mieć 500 plus? Co nas specjalnie szukają? Albo bogaci po 10 tysięcy zarabiają. Dawać tam takim? Co? To mi się nie podoba, że przykładowo mają po 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy i one jeszcze dostają 500 plus, 14, 13. Po co to? To im to da. Przykładowo do 3 tysięcy dałabym. Dobra, to... I żyło mi się bardzo dobrze Zagierka. Zagierka najlepiej było. Jaki powód? Przecież po co kupić? Było i co kupić, że zadłużył Polskę, ale nie... Nie było pustych półek wtedy? Były pieniądze, nie było chyba co kupić. Gdy se dawał, to przynajmniej jadłam dobrą wędlinę, a nie truciznę. Chociaż było po nią stać. Wtedy. Tak, stać na wszystko. Mieszkanie nie było lepiej niż teraz? Lepiej. Teraz młodych stać na mieszkanie, zapisu. Pracą, jak było wtedy, jak teraz. Wyjeżdżali wtedy ludzie? Wyjeżdżali. Ja wyjeżdżałam. Ale za komunę? Nie. Później pani mówi. Po tej Solidarności. Wracają ludzie za PiSu, czy nie z tej zagranicy? A skąd? Zaczynają z powrotem. Gospodarczo się rozwija, kraj buduje się coś? No jak weszliśmy do Unii, no to z Unii pieniądze, no to... Kto blokuje te pieniądze ostatnio z Unii? Nie wiem, czy pani słyszała. No kto? Co musiałby rząd zrobić, żeby pani była zadowolona? Stała emerytura. Niech mam 2,5 tysiąca i dam sobie radę. I nic więcej, a nie za 1000 zł, jak w tej chwili. Dobrze.